Jest atakowany Kościół. Jest atakowany w sposób niezwykle wręcz brutalny. Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, żeby sprawować funkcję sumienia narodu. A kto spojrzy na polską historię, to wie, że nie ma dziejów narodu polskiego, zarówno w tych czasach, kiedy Polska była silna i wielka, jak i w tych złych czasach, kiedy w ogóle jej nie było, bez Kościoła. Nie było jej jako państwa. O tym mówię. Ten, kto szuka transcendencji absolutu w Kościele, będzie zawiedziony. Ten, kto szuka moralności w Kościele, nie znajdzie jej. Ten, kto szuka strawy duchowej w Kościele, wyjdzie głodny. Powiem coś więcej. Także i dzisiaj, kiedy mamy już inną sytuację, kiedy bardzo wiele zmieniło się, jeżeli chodzi o poglądy ludzi, także o rolę Kościoła, to w dalszym ciągu Kościół jest jedynym depozytariuszem systemu wartości, który w Polsce jest powszechnie znany. Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa. I gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, żeby zaganiać pokorne owieczki do zagrody. Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę.